Być może pan Juliusz by uszedł szczęśliwie, gdyby nasi przejeżdżali przez wieś rozkolników, już tam na nich czekano. Nasi zaczęli się ostrzeliwać i uciekli do miejsca, gdzie miały być świeże konie. Koni nie było. Juliusz wpadł do jakiejś stajni. Koni mu odmówiono. Ale kochani, jak nas zdradza! Myśleli tylko o sobie! No byle się nie narażać! Nie znając dobrze miejsca, błąkali się po lesie, aż znużeni wpadli w ręce rozkołów, którzy ich wszystkich i naszego pana Juliusza dostawili do fortecy. Są jakieś wieści o Julku? Jest aresztowany z drugimi! Są w fortecy! Nie wiadomo, co się z nimi stanie! Jeden z kolegów Juliusza wraca z fortecy. Chce się z panią widzieć. A więc wolny. Proś go pan, proś. Witaj pan i mów, co się dzieje w fortecy. Wszystko dobrze. Wracam do żony i dzieci. Nie wierzę mym oczom. A wszystko zawdzięczamy pani Florianowej. Tak miała jakąś sprawę załatwić, że prezes komisji śledczej część z nas kazał zwolnić. A mój Juliusz? A synowie pani to co innego. Jak to? Synowie? Juliusz i Jan. Oni naturalnie siedzą. Pan to uważasz za naturalne? No cóż, pan Juliusz został wzięty z bronią w ręku. Pan Jan jest bratem pana Juliusza. Pan Juliusz postąpił najszlachetniej. Wziął całą winę na siebie. I wyście to przyjęli? Z tego skorzystali? Pani, mam żonę i dzieci. A oni nie mają nikogo. Matka i siostry, to się nie liczy. Florian niczego nie minie. Mamciu,